Osoby najważniejszej, od kogoś, kogo nie ma w tym roku, bez kogo po raz pierwszy ten festiwal się odbywa. Gaudatencer Szymon Szurmiej. No, rzeczywiście to jest pierwszy festiwal bez Szymona. Zadedykowaliśmy cały festiwal i ciężko jest. Szymon po prostu jest wszędzie. Ja mówię teraz o Teatrze Żydowskim, o ludziach, których tak pożegnali Szymona. Kiedy przyszli jego widzowie, kiedy pod Teatrem Żydowskim paliły się świeczki i palą się do tej pory, to jest dużo miłości. Szymon kochał ludzi i ludzie go kochali. Teatr nasz nieprzypadkowo wszyscy mówią, że jest takim teatrem rodzinnym, jak w każdej rodzinie, raz lepiej, raz gorzej. Ale Szymon, jak przychodziliśmy do teatru, mieliśmy wszyscy po 18-20 lat, kończyliśmy studia teatralne przy Teatrze Żydowskim i zostawaliśmy tak całe życie. Ja już powiedziałam, to Szymon nauczył mnie, jak trzeba się śmiać, jak płakać, jak odróżnić wielkich pisarzy żydowskich, Mendele Mojhesfuri, Myszę Malejchema, od Mickiewicza, od Słowackiego. I chcę powiedzieć, że brakuje go. Ale nauczył cię tego, że trzeba otrzeć łzy i robić swoje, jak najlepiej. Tak, ale to nie jest takie łatwe, to nie jest takie łatwe. Nigdy to ale nie mamy łatwe. Też świadomość, że przynajmniej w tej chwili wszystko, co robimy, jak gdyby dedykujemy Szymonowi, który pokazał nam po prostu, co to jest teatr, co to jest kultura żydowska i mówię, i tą niesamowitą empatię, którą on miał do ludzi i ludzie mu się rzeczywiście odwzajemnili. Muszę powiedzieć, że tylu przyjaciół, którzy przyjechało do niego z całej Polski, ze świata, żeby Szymona pożegnać, tyle listów, ile przyszło od widzów, bo to była najwierniejsza jego publiczność Szymona. Jak Szymon wychodził, był jedyny, który mógł wyjść przed kurtynę, jak się zaczynało opowiadać, przedstawienie, opowiadać dowcipy. Ludzie Szymona kochali. Henie Krajfer, który zawsze odwoził Szymona do domu, aktor naszego teatru, opowiada, że jak już widzieli samochód, to chcieli go podnieść razem z samochodem. Będziemy pamiętać na pewno. A w tym programie, który został wydany z okazji festiwalu, jest fotografia Szymona Szurmieja, jego wpis i o słowa, które pisał, nie wiedząc jeszcze, że odejdzie, że już go nie będzie.